Halo, halo, siemano wam wszystkim ludziska, z tej strony Hades i witam was w kolejnym Robloxie, moi drodzy, do Research Tycoon, witam was serdecznie. I co ja mogę powiedzieć, kolejny Tycoon i z dobrą muzyką w tle, bardzo fajnie, moi drodzy. Dzisiaj pobawimy się przede wszystkim pieseły, to jest coś, co każdy lubi. 10 końców za każdego psa, halo, głowy psów. 10 razy dog cash, 2 razy dog cash, jestem ciekaw, o Boże, ile to wszystko kosztuje, nie, dziękuję. Jestem w stanie poczekać troszeczkę, w ogóle tutaj, taki słodki piesek, witam serdecznie, moi drodzy, kurde, mam trochę nowej energii, bo teraz były święta, prawda, no i przez parę dni nie nagrywałem, mieliście zapas filmów, to lepszych, to gorszych, Dodge Product, halo, to jest różowy pies królik, halo! Co prawda jego tekstury troszeczkę się wżerają w ten, ale cóż. Moi drodzy, kurde, słuchajcie, jak tam po świętach? Zostaliście oblani wodą? Mam nadzieję, że tak. Znaczy, no, może nie te co nadzieje, ale wiecie. Ja na przykład, no, u mnie się nie obchodzi już jakby czegoś takiego, jak oblewania wodą. O, widzę, że upgrade poleciał. Jak oblewania wodą, ale na fanpage'u was się pytałem właśnie, czy wy zostaliście oblani, na Instagramie też w sumie, więc szybciutko wbij tam, jeżeli nie lajkujesz i nie followujesz na Instagramie, albo nie lajkujesz na Facebooku, tam będzie fajnie. Bombastic Dog! I to jest, halo, lawowy piesek! Ej, fajna jest muzyka w tle, kurde! No i słuchajcie, no teraz wracam z taką, troszeczkę te bateryjki mi się naładowały, nie? I mogę sobie nagrywać. I właśnie, w ogóle, słuchajcie, myślę, że mogę wam tutaj powiedzieć, że filmy, które będziecie widzieli na początku maja, będą nagrywane ostro na zapas. Dlaczego? Ponieważ będę, pewnie jesteście ciekawi, będę odładowywał bateryjki. Biorę sobie jakby tygodniowy urlop, jakkolwiek by to nie brzmiało. I będę właśnie, po prostu wyjeżdżam na majówkę, no i muszę zapas filmu zrobić, więc już tak uprzedzam. Więc już sobie tak was po prostu powoli uprzedzam, że to będzie dosyć tam mocno na zapas nagrywane wszystko. Znaczy teraz te filmy to na bieżąco, ale też jakoś przewlekane tymi materiałami na zapas, nie? W ogóle 3 minuty minęły, a myślałem, że trochę więcej. Nie widzę, że kolejny 50. Po 50 i 2,5K kolejny, no, to zaraz to zbierzemy, w ogóle polatajmy sobie po mapie. Z ciekawości, halo, z drzew spadają piesełki. Halo, piesełki. No, więc moi drodzy, słuchajcie, więc tak chciałem was poinformować właśnie, jako że i tak to jest coś ale wodospad, powiedzmy, nie? Pieseł pluje wodą. No, więc chciałem tak was w sumie poinformować, nie wiem, że nie muszę, ale chciałem. Ale chciałem, jak wiecie, to ja strasznie lubię wam dawać takie właśnie informacje i tak dalej. Siema, ziomuś. Cześć. Co tam, mordo? Nie da się kraść. Nie da się kraść, o nie. Nie da się kraść, trochę jest słabo, no ale cóż. No, więc moi drodzy, pewnie coś na fanpage'u będzie wstawiane podczas tej majówki i tak dalej. Gdzie jadę, po co, na co, dlaczego, to wam nie powiem. To nie musicie wiedzieć jeszcze takich rzeczy. Okej, widzę, że upgrade'ik poleciał, 7200 i ja chyba sebek. I ja chyba softboxa sobie odpalę w ogóle. Dzień dobry. Oświeciłem sam siebie. Tak, w ogóle też niedługo w końcu się wyprowadzam, co już kiedyś wam mówiłem, osoby, które zgadły gdzie, bądź wiedzą, to bardzo dobrze, możecie zgadywać też tutaj. Aha, okej, znów ten śmieszny piesek. 12 tysięcy, widzę, że tutaj jeszcze troszeczkę mamy. Ale mamy 5 minut odcinka dopiero, kurde, tak szybko nam to idzie dosyć. Okej, pierwsze ściany... Wow, ej, halo, czemu pierwsze było takie tanie? Okej, możemy kupić... Chociaż... Nie wiem, czy te ściany były potrzebne w sumie, to i tak nie wypadało, nie? Ale muzyka jest fajna, kurde. Mam nadzieję tylko, że bez praw autorskich.
Bo to wiecie, muzyka może być fajna, ale ten... Chociaż nie powiem, no bo w tych tajkunach powinni używać muzyki na licencji, nie? Ale fajna, pozytywna taka, nie? Aż będę musiał sobie znaleźć ją. Znaleźć ją, jak ona się nazywa. Ej, szybko te pieniądze zyskujemy, więc bardzo dobrze. 500. Fajnie. No, więc co ja mogę wam, kochani, powiedzieć? Kurczę, jesteśmy po świętach, egzaminy gimnazjalne. Będzie pewnie huczno o tym na Facebooku. I wszędzie, tak jak to zawsze przy tym. Złote psy! To jest Gold Dog. A, i to są wszystkie już ten. Cała linia piesełowa się zrobiła. No okej. Szanuję. No teraz musimy tylko poczekać na pieniądze. Ale właśnie, no... Może, też jestem ciekawy, ile z was w tym roku pisze egzamin gimnazjalny. Tak z ciekawości, możecie pisać. W sumie, w ogóle, bo jak pamiętacie, bądź nie, kilka dni temu był Apple Factory Tycoon, nie? I w ogóle to, co zrobiliście pod tamtym materiałem, to mnie rozgromiło, nie? Bo było tyle komentarzy, jak wam pokazałem czapkę Dippera z Gravity Falls, jak się spytałem, co to jest. I jak się pytałem was o... O jaki telefon macie, nie? To też, kurde, łapkowo to wgnietliście mnie w ziemię po prostu, no. Ja, wiecie, wchodziłem na ten film i takie, wow, takie, co się stało, nie? I takie, no mówię, taki fajny wynik, że to była mała, nie? Ja oczywiście standardowo was proszę o zostawienie łapeczki, żebyśmy chociaż wbili te 1000 łapek w górę, taką minimalną wartość, powiedzmy, nie? W sumie tak jak mówiłem, mógłbym robić wam takie wstępniaki, jak na przykład Manojek, ale uważam, że to nie chcę się... Halo, strzelają! Halo! Ej, creepy to strzelanie jest. Znaczy creepy, da się wystraszyć, nie? Mógłbym wam robić takie wstępniaki, ale nie widzę sensu kompletnie, nie? W sensie... Bo ja wiem, że to czasami jest denerwujące, nie? Dlatego wolę powiedzieć o filmie o tym i wiecie. Ale tak to wiecie, ogólnie do Manojka nic nie mam, żeby... Bo ja wiem, że zaraz tutaj ktoś posieje ferment, nie? I taki, że... coś tam Manojek, w ogóle elegancki piesełek. Halo, piesele. Powiedz mi... No proszę we mnie nie strzelać, kurde. Dobijający jest, no proszę mnie nie zabijać. Proszę mnie nie zabijać. Dobra, to chciałem być, kurde, dla ciebie dobry, nie? Dobra, dziękuję, dobranoc. Moi drodzy, pozbieram pieniądze troszeczkę. Pozbieram troszeczkę pieniędzy i widzimy się za chwilę, albo nawet dwie chwile. Coś tu kupiłem i tylko nie wiem co. Aha, kupiłem... upgrade chyba jakiś. No, widzimy się za chwilę. Troszeczkę pieniędzy mamy, kupujemy sobie kolejne ten. Wiecie o co mi chodzi, kurczę. Więcej. No i mamy elegancki, jak to się nazywa? Maszynę do tworzenia piesełów. I teraz cztery naraz mi wyskakują. Czy jest tu jeszcze więcej miejsca na nie? Czy raczej nie? Halo, pieseł tu leży. Ej, śmiesznie. Śmieszne. Bolą mnie raczej te dźwięki, które tutaj są wydawane przez innych graczy. No cóż, kolejne piętro możemy sobie kupić. Powracamy. Wybaczcie za te strzały. Już się ogarnąłem, żeby ich nie było, nie? Kupujemy sobie światełka. Tego nie potrzebuję kupować, bo wiem, że nikt mnie tu nie będzie zabijał. Zombie dog ten, okej. I jeszcze jedno, halo. O, płonące te. Ale powiem wam, że fajny jest ten tajkun. W sensie, no fajny. Kup cele. O, zombie. A, rozumiem, bo najpierw musiałem tamte kupić, żeby odblokować kolejne. Dobra, ej, spoko. Spoko, bo szybciej pieniądze zarabiam, nie? Kurde, powiem wam, że ten tajkun jest fajny, w sensie... Pieseły, no ja też z nową energią, nie? Nagrywam, więc to jest w ogóle jeszcze lepsze.
Ale chodzi mi o to, że kurde, tak dawno mi się tak przyjemnie w Tycoona nie grało, nie? Bo ostatnie trochę słabe były, nie powiem, a tu... Może to dlatego, że jest taka pozytywna muzyka, nie? Może to też, bo muzyka ma naprawdę wielki wpływ na odbiór wszystkiego. Na przykład jeśli dałbym wam ten materiał bez muzyki, to większość z was wyszłaby po 3 minutach. I ja sobie zdaję z tego sprawę, a kiedy ta muzyka jest, to materiał się robi przyjemniejszy do oglądania. W ogóle widzicie kawałek mojego parapetu tutaj, o. Właśnie, w ogóle, o, moi kochani, ja się wam pochwalę, ja muszę się wam pochwalić, czekajcie. Osoby, właśnie, dlaczego warto być na Instagramie i na Facebooku, moi drodzy? Ostatnio znalazłem sobie nowe hobby i sobie taką tarczę zrobiłem. I, znaczy robię, jak widzicie, maluję ją. I możecie, jeśli ktoś wie, to niech napisze, z czego ona jest. Znów kolejna taka zagadka, nie? O, macie, tu tak wam pokazuję, o. No. Ostatnio taką zajawkę zrobiłem sobie, nie? I że takie, kurde, fajnie jest robić takie propy, nie? Takie propy i sobie właśnie takiego, no, propa, jak widzicie, robię. Ale, kurde, mega mnie to jara, bo znaczy, okej, to jest krzywe tam miejscami, nie? Bo robię taką swoją pierwszą pracę, więc to też nie można się dziwić, nie? Ale jaram się, że to nawet mi wyszło, nawet mi wychodzi to. Nawet mi to wychodzi, więc mega się jaram, nie? I właśnie na Facebooku tam się wam chwaliłem, jak to ten... jak zacząłem to robić, na Instagramie tak samo. I pewnie skończoną tarczę też właśnie wrzucę na... Wrzucę na Facebooka, więc możecie tam pójść, zostawić łapkę, to nic, lajka tam to nic nie kosztuje, nie? I wiecie. Ale lajka pod filmem też możecie zostawić, nie? No oczywiście. Widzę, że muszę troszeczkę pozbierać pieniędzy, więc po prostu taktyczne cięcie zrobimy i się zobaczymy, jak uzbieram troszeczkę pieniądza. No i mamy milion! Moi drodzy, skończyłem tutaj robienie tych piesełów, maszyn i tak dalej. Mamy cały milion, idziemy na kolejne piętro, upgrade'ować się, możemy kupić dróżki, gravity coil, żebyśmy mogli, to było od skakania? Tak, to było od skakania większego. Cell upgrade? Jeszcze nie. Snow Doge Research. Możemy sobie... Ale one są drogie! Nie podoba mi się to. Halo, ale ten, pieseły. Pieseły śniegowe lecą. Boże, jakie to jest drogie, ludzie, ej, ale patrzcie, Snowdog i już nie mam pieniędzy. Ja myślałem, że to troszeczkę szybciej będzie, wiecie? Tak odrobinkę, a tu jednak nie. Kurde, tak troszeczkę przypał mały, bym powiedział. No, to... Aha, bo ja kupiłem najdroższy, jaki mógł być... kosmiczne, w ogóle patrzcie, to są, o, bakieta z takimi piesełami, aha, bo ja kupiłem, mówię, to kupiłem to najdroższe, czyli brawo Damian, ale będę szybciej zarabiał chociaż, nie, no to było taktyczne, kurcze, Galaxy Dog, no i zresp się pierwszy psie. I on ma jeszcze kapelusz, nie? Później zobaczycie, no teraz mogliście zobaczyć. Idę zbijać dalej. I wracamy, tylko że jeszcze muzyki nie ma, wybaczcie, kurde. Bo sobie wyciszam sobie tą muzykę. Jak ten, właśnie, bo mam dosyć was, gałgany, że mnie zabijacie. Macie drzwi na twarz. No tutaj tak, Snow Dog, prawie jak Snoop Dog, tylko Snow Dog, Legendary Dog, nieważne, dobrze, tutaj mamy, ej, ale ty tu nie masz kapelutka, trochę tak słabo bym powiedział, i co my mamy, Rainbow Dog, o Boże, nie wiem co ja mam powiedzieć,
Czemu mam? Czemu mam, wiecie, no? Wkurza mnie to strzelanie, powiem wam. Ja już im pisałem, żeby hej, przestańcie strzelać, ale widzę, że... nie słuchają, więc wybaczcie za to. Niech no zbiorę myśli. Kupujemy ścianę, drugą ścianę i trzecią. To nie był ściana, to nie była ściana, tylko coś innego, prawda? To był jakiś znaczek, jeśli dobrze kojarzę. Tak, Dodge Research Tycoon. Ej, no kurde, powiem wam, że fajny tycoon, fajny, naprawdę. Jeśli macie, będziecie mieli okazję, zagrajcie sobie w niego sami. Coś kupiłem, a już pod dach widzę. Milion, tutaj są znaczy są rzeczy do brania. Tu są mystery paki, które będziemy ogarniali. I ile? 110 tysięcy na światełka. A czy to nie jest oszklony dach przypadkiem? Tak, takie pytanie mam. Tak, to jest oszklony dach, czyli już nikt do mnie nie wejdzie. Fajno. Katana. Oczywiście jest... Okej, to znamy już. Katana też. Tutaj widzimy miotacz płomieni. No i zaraz będziemy musieli po prostu dozbierać ten milionik pieniądzów. No i żeby, wiecie po co, nie? Rainbow Katana, motocykl. W sumie teoretycznie mógłbym ich nie kupować, tych rzeczy, nie? Teoretycznie tak, zobaczmy, Mr. Package, okej, to wiemy. Znamy. Znaczy, raczej inaczej, raczej powątpiłam sobie, że coś ciekawego będzie. Że coś ciekawego będzie w tych pakieczach, paczuchach. No właśnie, to taka bieda troszeczkę, bym powiedział. Troszeczkę bieda. Wiem, jak dawno przytulaska nie widzieliście. Pewnie się cieszycie, że on tu się zjawił. Okej, okay, kolejny. No okej, okay, niech ten ostatni mi nie zawiedzie, bo będzie mi smutno. 80 tysięcy tam potrzebujemy. Kurde, fajna jest ta muzyka, no. A, jaram się. No i wszystkie stąd widzieliśmy, moi drodzy. Raczej tutaj chyba też Blaster, Explosive Bow. No wszystko w sumie znamy stąd. Dobrze, więc zbieramy milionik. No i tym samym milion, moi drodzy, słuchajcie, będziemy kończyli też tego tycoona tym samym, tym oto kupnem tego legendarnego psa. Wow, bacz, wow. Ej, fajne, kurde, mega. Wow, much blinks, very fun, wow. Moi drodzy, słuchajcie, to byłoby też na tyle w dzisiejszym tycoonie. Wbijcie na fanpage'a koniecznie, Instagrama również. I co? Zostawcie koniecznie lajka za ten symulator. Kurde, fajny tycoon, bardzo pozytywny. Ja się cieszę, że do niego podszedłem. Dobrze mi się w niego grało, więc ja wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, do kolejnych materiałów. No i cześć!